Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę. Gdy po jakimś czasie Kain składał Panu w ofierze płody roli, również Abel składał pierwociny z drobnego bydła i z jego tłuszczu. Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę. Na Kaina zaś na jego ofiarę nie chciał patrzeć. Smuciło to Kaina bardzo i chodził z ponurą twarzą. Ponura pogodna stanowią odpowiedniki twarzy dosłownie zapadłej wskutek gniewu i podniesionej na znak równowagi moralnej. Złe postępowanie powoduje pierwszy, dobre drugi skutek. Tekst wersu siódmego, niepewne tłumaczenie przypuszczalne. Pan zapytał Kaina, dlaczego jesteś smutny i dlaczego twarz twoja jest ponura. Przecież gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną. Jeżeli zaś nie będziesz dobrze postępował, grzech leży u wrót i czyha na ciebie, a przecież ty masz nad nim panować.